Okej, halo, halo, witam serdecznie. Kolejny odcinek z Genshin Impact, już numer 10, sobie wyobraźcie. No i w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w kolejne misje fabularne, tym razem właśnie z tą Lisą, czyli z tą bibliotekarką w roli głównej. A więc niestety w dzisiejszym odcinku nie będzie tajnowej postaci. To jest trochę jednak ciężej odblokować te nowe postacie, jeżeli ma się te wyższe poziomy, trzeba tutaj więcej expić. Ale najprawdopodobniej po ukończeniu tej misji, pod koniec odcinka, zrobimy sobie jakiś opening. I może będzie szansa, że w kolejnym odcinku będzie już nowa postać, nie wiem, zobaczymy. To już trochę tutaj tak bardziej na farcie. W każdym razie misje fabularne również są tutaj bardzo interesujące. No więc zobaczymy, kurde, jaka tutaj wspaniała biblioteka. Więc przy okazji od razu sobie zbiorę te wszystkie tutaj przedmioty. To można tutaj wiele informacji poczytać na ten temat. Wielu rzeczy się dowiedzieć, może także jakieś tutaj do levelowania przedmioty, więc zanim to wszystko zrobię, może jeszcze w jakimś ostatnim odcinku pokażę wam te wszystkie księgi. Bo wszystkie te rzeczy można sobie tutaj poczytać zawsze. Są tutaj notatki, ale nigdy tego właściwie nie pokazywałem. Kurde, ale biblioteka. To jest jednak bardzo ciekawa sprawa. Patrzcie tutaj, ile rzeczy już otrzymałem. Jeszcze mógłbym tutaj z każdą osobą porozmawiać. Nie wiem, myślę, że ten świat jest jednak bardzo interesujący, czyż nie? Te wszystkie wyglądy i wszystkich miejsc. Co ten otwarty świat, ale również i wnętrza, więc nie wiem, w sumie jestem zadowolony. Ale myślę, że w sumie chyba nie ma co tutaj więcej przedłużać. Od razu udajmy się do tej bohaterki Lisy. No i zaraz zrobimy tutaj jakieś kolejne misje fabularne. One są tutaj bez wątpienia najciekawsze, bo są przynajmniej jakieś cutscenki, więc witam serdecznie. If you're borrowing a book, please register it in the log. The restricted section is currently not lending any books. Oh, it's you, little cutie. It's so good to see you. More refreshing than a strong cup of tea in the afternoon. Clearly you're meant to be working, but you don't seem to have your heart in it at all. I mean, other than Jean, who really works that earnestly anyway? Wszyscy ciężko pracują. So, did you have something you needed? Or did you just come to see me? Chciałem tylko cię zobaczyć, Lisa, come on. To jest najlepsza bohaterka w całej grze. Wszyscy ją uwielbiają przecież. Ooh, smooth talker. Not what I was expecting. Miss Librarian, got any books to recommend? Recommended books. Sadly, everything I'd personally recommend is all in the restricted section, which we're not currently lending out. What's with your ominous tone? Oh, right. Would you be interested in checking out the Devat travel guide? I think it would be quite helpful for you as travelers here. Ooh, sounds like it could be helpful. Do you think we could take a peek? I suppose I can try to find you a copy from the list. Isn't this Lisa's job? What does she mean, I suppose? Oh dear. That's unfortunate. Our copy is currently being borrowed. That said, it is now overdue. Come to think of it, quite a few of our books are now overdue. I really wish people would just return their books on time. Whoa, is Paimon imagining things, or does the air in here suddenly feel a lot more electrified? Już mam ciarki, aż się boję tej Lisy. Such a pain. I'm going out to bring those unreturned books back. If you'd rather get your hands on that copy of the Teyvat travel guide sooner, you'd better come with me. Lisa seems really scary right now. Paimon thinks it would be best if you answer her. Dobra, w takim razie się zgadzamy, jasna sprawa. Let's see. First, we can go to the souvenir shop. It's called With Wind Comes Glory. So, let's meet there shortly. No dobra, czyli będzie po prostu ta jakaś misja z ze znajdowaniem pożyczonych książek, po prostu wspaniale. No dobra, w takim razie wychodzimy z tego miejsca. No, powiedzmy, że całkiem interesujące. Znaczy, na samym początku nie ma tutaj zbyt wiele, niby to takie oddawanie książek, może nic tutaj super ciekawego, ale myślę, że to się może bardziej rozwinąć. Już takie sytuacje w zasadzie tutaj były w tej grze, że to zaczynało się tak trochę
nic nadzwyczajnego, ale później jednak na przykład z tych książek na przykład otrzymamy tutaj jakąś większą rzecz, na przykład jakieś, nie wiem, znaleziska albo coś w tym stylu. No dobra, zobaczymy. W takim razie witam serdecznie, Lisa. Właśnie. Czuł nie oddałaś książki. Any exciting new items in stock? Why so surprised? Today is such a special day. It's only natural that I'd want a souvenir to remember it by. Czyli my jesteśmy na randce? Tak odpowiem najlepiej. Is that how you see it? I suppose there's nothing wrong with that. At your age, these kinds of fleeting fantasies are normal. Well, if it's a souvenir you're after, you're in the right place. I'm sure you'll find something that strikes your fancy, Lisa. Or you could let your new friend pick something out for you. Make it more of an occasion. Yes, yes, let us pick. No dobra, więc wybieramy coś. Co się stało? Choose gift for Lisa. Lisa, okej. Okay. W takim what? Czemu tutaj są na zaznaczone w taki oto sposób? No dobra, powiedzmy. Take a look around. Dobra, w takim razie jak to w ogóle przetłumaczyć? Bloomers to jakieś, nie wiem, gafy na przykład, a drugie to postrzępiony zwój, coś w tym stylu. Więc nie wiem, co to miałoby w ogóle oznaczać to pierwsze, więc nie wiem, powiedzmy, że z tym zwojem pójdę. Nie wiem, czy to cokolwiek tutaj ją zadowoli, no ale zobaczymy. This is a historical relic retrieved from some ruins by one of the Adventurers Guild. Sure, there's a bit of wear and tear. But this thing in the painting must be well over 1,000 years old. Though it doesn't make much sense to me. My goodness! This is one of the 3 lost scrolls that make up the Northern Border Wind investigation. What is it doing here? You sure? Can't change again once you've made your mind up. No dobra, w takim razie jestem pewien. Yes. My, my. You clearly know a treasure when you see it. This is a work of unparalleled significance for the research of ancient people's understanding of the elements. I will gladly accept it. Goodness, is that the time? Marjorie, one last thing. About the legend of Vanessa. Oh, so you're a fan of the gallant Lady Vanessa too? Why didn't you say so? I have all sorts of items I could recommend. For example, this lion's tooth pendant with Vanessa's name carved into it. It was once a medal awarded to a knight by the great lady herself. No właśnie, a co z tą książką, którą pożyczyła? Oh my goodness. I do apologize. I got so excited when you mentioned Vanessa. I didn't know that book was overdue, even though I take it with me everywhere. I can't believe I didn't put two and two together as soon as I saw you here. Here you go. No dobra, więc chyba misja zwyciężona, tak? Well, since you look up to Lady Vanessa so very much, please be more punctual next time. Yes, Lisa. I will be, Lisa. Let's go and find the next overdue book. No to by było ciekawe, gdyby tak w rzeczywistości to wyglądało, żeby tak bibliotekarki tutaj chodziły. Dobra, w takim razie... To kto Sara, czy ona jest tutaj kolejną? Co się tutaj spóźnia? No, free. A co z tą? No właśnie. My apologies. Please sit wherever you like and call me over once you're ready to order. So we're gonna eat first and bring up the book situation later? Why, of course. The stress of work really takes the pleasure out of eating, don't you think? Work is that bad, huh? Dobra, w takim razie proszę bardzo, nie spodziewałem się, że tutaj będzie kolacja, nie, śniadanie z Lisą. Kto się tego spodziewał? No dobra, w takim razie proszę bardzo, znowu mamy tutaj wybrać stek. No dobra, więc mamy stek albo jakiś północny wędzony kurczak. Myślę, że ja osobiście chyba bym to drugie zamówił, więc nie wiem, zobaczymy co... Lisa na to powie. This seems like the sort of staple bar food you'd find at the tavern. It has an extremely strong flavor, so drinkers love it because they can actually taste it. You sure? Can't change again once you've made your mind up. Nie wiem, ja jestem tutaj zadowolony. Come on. Yes. Finished ordering? Sit here. Let's dine together.
W takim razie proszę bardzo. A, okej. Czyli musimy tutaj jeszcze usiąść, proszę bardzo, jesteśmy na randce. Such a potent aroma. It's almost suffocating. I never thought someone your age would go for a dish like this. I always had you down as a little cutie. Now I'm not so sure. Paimon's so full. Nie ma Paimon. Time is getting on. I suppose I should carry on with this ghastly thing called work. Let's have a little chat with Sarah about her library book. Would you like to order something else? No, thank you. We're quite satisfied. But I'm afraid I must ask you about the boar princess. The boar brisket? I'm sorry. I think we took that off the menu. She means the book you borrowed. Oh, of course. I came straight to the restaurant after I borrowed it and completely forgotten that I even had it. I'm so sorry, Lisa. I will bring it to the library myself as soon as I finish work. Okay then. But make sure you don't forget this time. Right. On to our next stop then, cutie. Dobra, kolejna misja zwyciężona, a tym razem z kim? Po prostu wszyscy tutaj zapominają. Come on. Jak może tak pamiętać? I chyba jakoś w tą stronę mamy tę ostatnią osobę, Donna? Prawdę mówiąc, nigdy o niej nie słyszałem. This is our final call for the day. Welcome. Couples are our specialty. Let me know what you'd like and I'll wrap them up nicely for you. I znowu jako parę nas tutaj wzięli. Yes. Now, which book was it that has the line, a date without flowers is a date without romance? Dobra, zmieniamy temat. Czy chciałabyś jakiekolwiek kwiaty, milady? Tak jest. It just so happens that I would, my kindest cutie. Some flowers for Miss Lisa? What would you like? O, czyli teraz mamy kwiaty wybrać. Mist flower? Dandelion. Dandelion? Czy to w ogóle coś oznacza? Mniszek lekarski to jest dandelion. Okej, fajnie. Uczymy się angielskiego, pozdrawiam. Albo jakiś... Mglisty kwiat. Nie wiem, powiedzmy, że chyba to drugie będzie ta jakoś bardziej romantyczne, nie mam pojęcia. Mist flowers over there in the corner. But don't touch them with your bare hands. You'll get frostbite. You want them? You're sure? What an unusual choice. Dobra, niech będzie i tak. Lisa seems to use electro quite a lot. Things could get a little bit dangerous. You sure? Can't change again once you've made your mind up. Dobra, ciśniemy, jestem... będzie ryzykownie. Huh? These flowers are saturated with cryo energy. They could be very dangerous for me. Don't you know what happens when cryo meets electro? You certainly haven't been doing your homework. Meet me at the library after work, and I will give you some training on elemental reactions. If you still find it hard to memorize, maybe I'll have to give you a little taste of what it feels like to superconduct. Okay, time to get back to business. Donna, do you know why we're here? Back to business? My business is selling flowers. Once again, we see a total lack of respect for literature. The Pale Princess and the Six Pygmies. Ring a bell? Oh, yes. Well, what happened was... Oh no, what am I gonna do? Co się stało? I lost the book. A while back, I realized it was almost due, and I was getting ready to bring it back to the library, but I couldn't find it anywhere. I looked for days, but nothing. It's like somebody stole it. It should have been there, on my bedside table, right where I left it. Uh-oh. That Lisa does some crazy things when she gets mad. I heard that. Well, if it really was stolen, Donna's done nothing wrong. The blame lies with the book thief. And their punishment will be 10 times worse than stealing my book. Like Paimon said, totally crazy! No, jak to wszystko odnajdziemy, no? Oh, don't worry about that. As long as I remain librarian, not a single book will go missing for good. I put a unique elemental marker on each book. Our thief will have left a nice set of clues for us to follow.
When did Lisa start taking her job so seriously? Paimon always thought she was a total slacker. Hey, sweetie. I've heard your elemental sensitivity is very strong. Why not see what you can do? Elemental sensitivity? Huh? Oh, Paimon's got it! Use your elemental sight to look for clues! No dobra, czyli powinniśmy zaraz się tutaj dowiedzieć, gdzie ta książka się tutaj znajduje, więc zobaczmy. Quest Area Research. Kurde. Prawdę mówiąc, nie widzę tutaj niczego nadzwyczajnego. To miejsce, które mamy tutaj przeszukać, jest jednak znacznie większe. Tutaj coś jest. Chwila, moment. Elemental traces, it does seem likely that the book was stolen. So Donna didn't do anything wrong after all. It's not from the restricted section, so it's hardly a book worth stealing. Whoever wanted this book so badly had a strange fixation indeed. So what do we do now? The elemental traces are very faint, but I can tell that the thief took it beyond the city walls. You must see it too, right, cutie? Let's follow the trail and have a look where our thief was headed, shall we? No dobra, w takim razie ścigamy złodzieja, zobaczymy co z tego wyjdzie. No tutaj się jednak na tych misjach fabularnych tak dużo znajduje tego expa. To jest o wiele szybciej niż tymi misjami pobocznymi, więc powinienem niedługo tutaj aktywować jeszcze dalsze misje zapewne. To jest jeszcze taka misja w miarę poboczna, ale cały czas fabularna. Ale już niedługo pewnie pójdziemy do tego aktu trzeciego. I obecnie miałem chyba 15 poziom konta, a tamto jest od 18. Więc niedługo powinienem to wszystko tutaj wykonać. No dobra, w takim razie proszę bardzo, mamy. No na mapie tutaj pokazuje. Chyba no tutaj na górę trzeba będzie się jakoś wspinać z tego co widzę. No więc zobaczymy. No ciekawe, gdzie to może się właśnie doprowadzić. No niby taki początek właśnie misji był trochę nudny, bym powiedział, z tym zwracaniem książek, ale no często się dobrze tutaj rozwija. Myślę, że te questy są jednak całkiem dobre, jak na taką na przykład grę free to play. No jednak w grach free to play rzadko można coś takiego znaleźć. Jeszcze takich MMO, znaczy to nawet nie jest MMO. Takich ogólnie RPG-ach darmowych, więc to jest ciekawa sprawa. A, i tam mamy ten ślad. Czyli to chyba ci przeciwnicy tutaj jakoś ukradli. No dobra, w takim razie to będzie już tutaj raczej bardzo szybka akcja. Raczej sobie tutaj poradzę na parę hitów i w zasadzie tyle, więc proszę bardzo, robimy combo. No cóż, jesteśmy tutaj trochę straszni już jak na takich przeciwników. Jeszcze mogę tutaj znakomite kombosy robić i w zasadzie to powinno być na tyle. Dobra, i tym oto sposobem mamy jakieś tutaj rady, wspaniała sprawa, ale tutaj z tego co widziałem jest poszlaka, więc zobaczmy. It's further than I thought. Quite the intrepid explorer, our little thief. Maybe we frighten the turtle back inside his shell. No dobra, na mapie pokazuje, że jakoś w tą stronę, więc zaraz sobie to wszystko zobaczymy. O, tutaj jest coś interesującego. Myślę, że warto to tutaj zauważyć. Na górze jest tutaj bardzo wartościowy przedmiot, więc myślę, że to będzie po prostu niezbędne do sprawdzenia. Jeszcze jeden. Dobra, i tym oto sposobem załatwieni. No, dzięki takim przedmiotom właśnie na mapie są nawet takimi gwiazdkami zaznaczone. Może tutaj zauważycie, taka biała gwiazdka. To można bardzo dużo tutaj expa dostać, poziomów, golda. Więc to się bardzo tutaj przydaje i później właśnie te przedmioty się zwraca w tych wielkich, jak to się nazywa, teleportach. To jest statua tego Anemo. Wtedy to się zwraca te przedmioty w tamtym miejscu i dostaje się bardzo dobre bonusy. Więc jeżeli chcecie tutaj levelować postacie, zdobywać nowe postacie, no to się bardzo opłaca właśnie te gwiazdki na mapie tutaj zbierać. A, tutaj mamy ślad, okej. Okay. Nareszcie udało mi się znaleźć. Już tutaj szukałem przez jakiś czas, więc zobaczmy co tym razem. It must be nearby. Using elemental sight, you can even detect magic. Follow the flow of magic to find the book.
magię można tutaj znaleźć? Jak to w ogóle się tutaj prezentuje? No rzeczywiście coś tutaj mamy. No że jakoś w tą stronę tutaj trzeba biec, no dobra. Dalej mi jakoś tą stronę tutaj pokazuje. Chyba w miarę dobrze tutaj idziemy. A przynajmniej mam takie wrażenie. Teraz jakoś tędy z kolei. O! O kurde, co my tutaj mamy? Czy to będzie jakiś teleport do zupełnie nowej lokalizacji? Please do not jump to such a preposterous conclusion about the living habits of Mondstadt's residents. This seems far more likely to be the work of some none too friendly troublemakers. Kto to może właśnie być? Hitchhikers, czyli właśnie ci te gnomy, nie wiem, może one? Stealing books is hardly the hilly churl's style. All they would use books for is to keep their campfire going anyway. This is more likely to be the Abyss Order's doing. They do seem to have a way of slipping in and out of places like ghosts, after all. Also, there's an elemental seal at the entrance. It looks like the result of an Abyss Mage's magic. A seal? How are we gonna break it? Is this gonna turn into another huge ordeal? Not to worry. If you think a little magic can keep me out, think again. Why is that? No, Lisa jest tutaj straszna, come on, patrz się na to. No dobra, okej. Come on. Wow. So this is what Lisa's like when she's hard at work. No dobra, więc zobaczmy, jak się tutaj ta cała misja prezentuje. No dobra, więc proszę bardzo, rozpoczniemy sobie takim oto składem. W sumie Lisę mogłem tutaj zabrać na tą całą przygodę, ale trudno. Powiedzmy, że ona będzie... A, ona jest tutaj dostępna i tak, okej. Do we really have to go all the way inside? If you borrow a book, you have to return it. There will be no exceptions. No dobra, więc mamy tutaj do czynienia z całkiem dużym dungeonem. To ciekawa sprawa. Tutaj jeszcze widzę jakieś takie walące w bok te wiatry, więc to jest interesująca sprawa. Jeszcze czegoś takiego w zasadzie nie widziałem. Więc zobaczymy, co to jeszcze jakieś lasery są tutaj? Naprawdę? To jest jednak zupełnie nowy dungeon. Jeszcze takich rzeczy w zasadzie nie widziałem. No dobra, więc spadamy. Tutaj mamy jeszcze jedną skrzynię do załatwienia, więc zobaczmy, co mi z tego tutaj wyjdzie. W sumie nic nadzwyczajnego. Dobra, w takim razie lecimy dalej. Którędy? 180 metrów. No cóż. W takim razie szukamy tutaj kolejnych wiatrów. Kurde, jeszcze jakieś tutaj wiatry boczne. Czegoś takiego jeszcze nie było. Myślę, że to jeden z ciekawszych dungeonów, prawdę mówiąc. Dobra, przelecimy. Tak jest, jakoś tutaj daliśmy radę. A, tutaj mamy jeszcze kolejny wiatr. Więc tym oto sposobem raczej powinniśmy się tutaj dostać. Okej, jasna sprawa. Mamy i save'a. Attack the elect sensor. A, gdybym tego zaatakował, zobaczmy. Muszę jakoś tutaj zaatakować na górze, chyba rozumiem. Ale... ta bohaterka tutaj nie daje rady, niestety. No nie! Halo, halo, jak to teraz tutaj wszystko wykonać? Może tak? O, dobra, czyli jeden sensor tutaj zadziałał. Przez chwilę. I tym oto sposobem mógłbym tutaj otworzyć, ale jeszcze jest jedna skrzynia, więc zobaczmy. Dobra, mamy tutaj jakiś liścik, a więc to sobie odpalimy. Come on, jeszcze raz. Dobra, i tym oto sposobem powinienem tutaj przebiec. To chyba jakoś tutaj na czas było. Dobra, więc kolejna sprawa. A, okej, myślałem, że to trzeba będzie jakoś tutaj umiejętnie przeskoczyć. No dobra, to na razie wychodzi dosyć prosto. No i teraz stawiałbym, że będzie jakaś większa walka. No dobra, więc proszę bardzo. No i stawiamy sobie jeszcze tutaj wszystkich naszych głównych bohaterów. Myślę, że to powinna być raczej tutaj dosyć prosta walka. No jeszcze ten ognisty będzie tutaj raczej bardzo efektywny. Nie, to w ogóle jest bardzo prosta misja. Już tutaj walczyłem na znacznie gorszych przeciwników.
na jakichś 30 poziomach, więc to co się tutaj dzieje to jest dosyć proste. Dobra, więc ja tutaj otwieram. Niby mógłbym tutaj wskoczyć jakoś wyżej, więc zaraz sobie to zobaczymy. A, okej, okay, czyli to jest jedyna droga właśnie do góry. Chwila, chwila. A, tędy jest przejście, okej. Totalnie tego nie zauważyłem. No i tutaj szykuje się jeszcze jakaś większa misja, jasna sprawa, czyli zróbmy sobie tutaj pod piątką. No i stawiałbym, że... Nie, to w sumie nie będzie jakieś tutaj wielkie, kurde. Zaatakowali mnie. A miałem na sobie tą tarczę mocną, ciekawa sprawa, no dobra. I tak raczej powinno tutaj wyjść bez większych kłopotów. Już tutaj walczyłem na znacznie gorszych przeciwników kiedyś, więc... Może mogę jeszcze sobie zawsze ulta tutaj odpalić, proszę bardzo. Więc robimy kombosy znakomite, jeszcze tutaj ognisce skilla, jeszcze takie tutaj ulti mam jedno, więc proszę bardzo. A na razie wychodzi tutaj dosyć prosto. Bez żadnej spiny i teraz mamy właśnie 5 bohaterów, więc... To również jest tutaj mocno ułatwione. Dobra, i to wszyscy? A, to jeszcze mamy jakiegoś... Kurde! Dobra, w takim razie odpalam sobie ulta na tej, to powinno raczej załatwić sprawę. Ona jest tutaj zbyt potężna. Man. Kurde, to jednak jest i tak mało tutaj czasu. Każde ulti sobie tutaj odpalamy. A jeszcze jakieś plus 5 sekund? Jak to tutaj funkcjonuje? Kurde. No dobra, dziękuję serdecznie za takie tutaj ułatwienia. To i tak może być dosyć ciężka misja. Kurde. No nie. Piątka. Stawiamy tutaj ataki. Kurde. I oni tutaj zdrowia mają. Jeszcze cały czas jestem mrożony. Muszę tych mniejszych tutaj zaatakować, bo inaczej będzie beznadzieja. Come on. 3 sekundy. Ja nie mogę, ale ciężkie to jest. No nie, i cały czas jestem zamrożony, ale bez nadzieja. Naprawdę. Dobra, mam ulti na każdym bohaterze. Ja już tutaj gram za, nie wiem, 15 razem chyba. To jest tak niesamowicie ciężkie, ale no dobra, postaram się to wszystko zwyciężyć, więc proszę bardzo. Ciśniemy wszystkie skille. No i może jest potencjał tutaj na wygraną, jeżeli w taki sposób to tutaj wykonam. Dobra, to jest bez wątpienia najlepsza próba, jeżeli tutaj mamy każde ulti. Dobra, i teraz, come on. Kurde, nie mogę się ruszyć niestety, dobra. Odpalamy każde ulti, proszę bardzo. Może w ten sposób da radę tutaj to wszystko zwyciężyć, tylko ten bohater jeszcze tutaj skacze, ja nie mogę, no. Ale to jest ciężkie, no i cały czas jestem tutaj po prostu mrożony na maksa i tyle. Więc nie wiem. Dobra, każde ulti tutaj po prostu ładuje. Come on, no. Jak sobie tutaj radzić? No tego dużego muszę tutaj załatwić, inaczej nie ma szans. Come on, jeszcze tą. Dobra, daliśmy radę, uff! O kurde, ale tryhardowałem! O nie, to był tak niesamowicie ciężki challenge. Ale dlaczego cały czas nie mogę tego tutaj odblokować? Przegrałem to? Final trial? Czemu jeszcze jest final trial jakiś? A, mamy teraz sobie z bossem jakimś radzić, okej. No dobra, więc po raz kolejny mamy tutaj jakąś niesamowicie ciężką pewnie walkę, no ale zobaczymy. Czy on sobie żarty ze mnie robi? Po prostu będzie mnie cały czas tutaj mroził koleś i tyle? No nie, trzeba tutaj jakieś robić, nie wiem, dodże, bo inaczej to będzie dosyć ciężko. Ten koleś mnie tutaj bez przerwy zamraża i tyle. Ja się tutaj średnio czymś takim bawię. Dobra, nareszcie go tutaj przewróciłem, a więc to raczej powinna być zwyciężona misja, come on. Ładujemy tutaj combo jeszcze Noel. Dobra, myślę, że teraz jest tutaj potencjał na wygraną, jeszcze tutaj ulta mamy. Dobra, come on. Żeby tutaj koleś w ogóle nie wstał najlepiej. To wtedy będzie szansa na zwycięstwo. Kurde, co on mi jeszcze tutaj zrzucił? No tego muszę tylko rozwalić i w zasadzie tyle. Dobra, misja zwyciężona. Uff, kurde, ale challenge tutaj były niesłychane. I have no interest in finding out where you little rascals hide yourselves away, but I do want my book back. Tell me, how is it that you have the time to conceal your stronghold and apply a magic seal, but not to sign out a library book in the proper manner? You have no respect whatsoever for other people's work. You
You just want the book? I was unaware that anyone in Mondstadt was concerned with unearthing the secret hidden inside this book. Who are you? The librarian, although I believe that should be quite clear already. Return the book. This is an ultimatum. Since you insist on concealing your identity, I have all the less reason to give you that book. After all, it contains the secret. Huh? What are you doing? Such concentrated elemental power! Please don't! Zniszczony został przez Lisa i tyle. Lisa is so strong. Naughty boys who don't do what they're told need a little punishment to keep them in line. Little punishment, jesteś straszna kobieta. This is why I call it troublesome work. We'll just need to find the book ourselves. It should be around here somewhere. No dobra, więc udało nam się tutaj wykonać jedną misję, ale... O, czyli mamy tutaj po prostu zjechać, okej. To chyba powinno załatwić sprawę, jeżeli to tutaj wykonamy. It's the Pale Princess and the Six Pygmies. Paimon remembers that name. Is this the one you were looking for? That's the one. It's a good thing it isn't damaged. Otherwise... Otherwise what? Are you telling me you have even more crazy punishments up your sleeve? I would have probably have needed to dish out a little taste of one of my potions in that case. Then again, as I said, it isn't from the restricted section, which is the only reason I would let the average citizen borrow it in the first place. And it doesn't appear to have any abnormal elemental properties, save for the markings I put on it. Yeah, it seems like just an average storybook. Czyli czemu ten Mac się tym tak bardzo... przejmował. As far as my duties as a librarian go, my troublesome work is finished. Since this book has piqued your interest, why don't I let you borrow it? Dobra, tylko żeby mnie tutaj nie atakowała, jeżeli będę zbyt późno z oddaniem. There's no time limit for you. I will register you as custodian rather than borrower. This is an exclusive privilege reserved for trusted citizens only. Exclusive privilege? Why does Paimon feel this is just your sneaky way of offloading your troublesome work onto someone else? Excuse me, are you in some way dissatisfied with my work? No, madame, jestem zadowolony. Good. You're amenable to reason then. I do wish I could keep you by my side as my personal assistant. My work here is done. I'm going back. Don't forget to register at the library when you have a spare moment. No dobra, więc proszę bardzo, jakieś tutaj znakomite przedmioty znajdujemy, mamy tą całą książkę, czy powinniśmy ją jakoś tutaj w ogóle przeczytać, ale to może zawsze, zaraz. Najpierw sobie w ogóle wyjdziemy z tego całego miejsca. A czemu ta książka była aż taka bardzo tutaj wartościowa, to akurat nie wiem. No dobra, więc jesteśmy już na zewnątrz, to Ktulisa jeszcze tutaj mamy. Więc może zobaczmy sobie to najpierw, albo chwila, moment, jeżeli wejdziemy teraz w inwentory to całe. Mamy tutaj gdzieś te wszystkie książki. Ale które to było? Veras Melancholy? Nie, to chyba w ogóle nie ma tutaj pokazanego, niestety. To dopiero zaraz to wszystko znajdziemy. No dobra, w takim razie robimy sobie tutaj teleportację do tej lisy. Powiedzmy, że... Lost Book? Nie, to trzeba inaczej. Tutaj na górę teleport waypoint. No i zaraz sobie zobaczymy, to będzie zapewne zakończenie tej całej misji. I całkiem sporo expa dla nas. Na moment to trzeba tutaj zejść, jasna sprawa. I tym oto sposobem jesteśmy już w tej całej bibliotece, co z tego wyjdzie, pytanie. Może ona tutaj odkryła, jakie są zadania tej całej książki. Może jest tutaj coś ciekawego? The paperwork is done. You are now the custodian of this book. Thank you, Miss Lisa. But Paimon thinks we're forgetting something. Mieliśmy jeszcze jakiś tutaj travel guide dostać, że do eksploracji? Look, over there on the shelf. Isn't that the Teyvat travel guide? And look how many copies there are.
The Teyvat Travel Guide is a serial publication. It is not part of the library's formal collection. Oh. Take one. Consider it your compensation for being Lisa's little helper today. With you by my side, my troublesome work was a little less dull than usual. The Teyvat Travel Guide was just bait to get us to do a day's work! I hadn't anticipated that a few routine returns inquiries would take us out of the city, let alone down into some underground ruins. As compensation for dragging you into all this bother, take these souvenirs. Wow! Lisa went and bought us some special souvenirs! In fact, they were intended for our next outing. But, never mind. We can discuss next time's activity when the time comes. I hope you are looking forward to it. No dobra, take the... A, czyli mamy tutaj zabrać jakąś książkę, która w sumie, nie wiem, to jest chyba tutaj. Okej, okay, czyli quest został wykonany, jasna sprawa. Adventure rank 26, no cóż, no to to będzie już znacznie później, zanim ja to wszystko tutaj wykonam. No dobra, więc misja zwyciężona. Dostałem tutaj jakieś interesujące książki. I w sumie nie wiem, co ja mam teraz wykonać. Wyjść może z tego całego miasta, no i zaraz się... Nie wiem, dowiemy, co by było kolejną ciekawą misją. No bo mamy tutaj Adventure Rank tego konta na 15 poziomie mam obecnie. A jeżeli sobie zobaczymy tutaj w misję, no to potrzebuję tutaj 18, aby Abyss Mage tego aktu trzeciego rozpocząć. To jest właśnie ta główna misja, więc muszę jeszcze tutaj 3 poziomy wbić, bo inaczej nie ma tutaj szans, więc poza odcinkiem zapewne wykonam sobie jeszcze jakieś tutaj misje poboczne, żeby tutaj wbić ten 15 poziom, nie, 18. I później właśnie to nagram. A tutaj dostałem jeszcze jakąś kolejną misję z tą Lisą, tylko to jest na... No, 26 poziom, więc to jeszcze jest... Bardzo długo, zanim ja to wszystko tutaj zwyciężę. W każdym razie całkiem interesująca misja, muszę przyznać. W zasadzie nie mam pojęcia, co ja będę teraz dalej wykonywał. A więc na koniec odcinka zrobię sobie jeszcze opening, bo chyba mi tutaj starczy tego wszystkiego, więc robimy sobie Wishes i powiedzmy, że to jest dla mnie najciekawsza paczka, a więc robimy Confirm. No i szczerą nadzieję mam, że dostanę na przykład Jean, to by było super ciekawe. Dobra, więc ale to chyba... No cóż, to mi nic tutaj absolutnie nie starczy chyba, no nie wiem, zobaczymy jeszcze, może jeszcze coś tutaj trafi, ale wątpię, czyli same tutaj przedmioty zdobywam. A kurde. No to w takim razie jestem tutaj załatwiony. Nie mam nowej postaci na nowy odcinek. Chociaż nie wiem, może jeszcze mi tam coś starczy. Sam nie wiem, może jeszcze coś tutaj wytworzę. Jakiś flut jeszcze tutaj znalazłem. Nowe przedmioty w miarę może interesujące, ale ja chciałem tutaj nowego bohatera. Come on, no. No dobra, więc na dzisiejszy odcinek już tutaj więcej niestety nie uda mi się na razie openingów zrobić. Będę tutaj musiał poczekać na jakieś kolejne dni, bo w sumie co jakiś czas dostaje się więcej tych pieniążków. Więc nie wiem, może za jakiś czas lepiej to wyjdzie, no i zobaczymy. Zrobię jakieś tam kolejne openingi. No i w przyszłym odcinku, w zasadzie sam nie wiem, co ja tam będę wykonywał. Postaram się tą 18 level tutaj wbić. No i myślę, że to będzie tutaj w miarę interesujące, a więc jeżeli jesteście tym zainteresowani, jeżeli chcecie zobaczyć, jakie będą tutaj kolejne misje z głównej kampanii, no to zostawiajcie lajki, suby, dzwonki, no i widzimy się już jutro z kolejnym odcinkiem. Dobra, więc to było na tyle, ja się z wami żegnam, no i do jutra!